Suma dnia, Michał Trześniewski, witam Państwa. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w tarapatach. Tygodnik Sieci ujawnił, co znajduje się we wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu Grodzkiemu. W marcu prokuratura krajowa złożyła wniosek do Senatu o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Chodzi o domniemane przyjmowanie przez niego korzyści majątkowych za wykonywanie operacji. Maria Osińska. Rozumiem, czego marszałek Grodzki się boi. Dlaczego ten wniosek tak chowa, dlaczego nie chce go przekazać do komisji regulaminowej? To jest jego podstawowa taktyka. Niech ludzie nie wiedzą, niech sąd tego nie rozpatrzy. Od 1,5 do nawet 10 tysięcy złotych miał przyjmować obecny marszałek Senatu Tomasz Grodzki za zabiegi niekiedy ratujące życie, poinformowali dziennikarze tygodnika Sieci. Nie chodzi o czekoladki wręczane doktorowi jako sympatyczny gest wdzięczności, lecz ordynarne łapówki za miejsce na oddziale, przyspieszenie zabiegu bądź osobiste przeprowadzenie go przez powszechnie poważanego specjalistę. Dobra opieka w szpitalu, przyspieszenie operacji, a nawet jej osobiste przeprowadzenie to usługi, jakie marszałek Senatu miał świadczyć za odpowiednią opłatą. Jak wynika z wniosku prokuratury o uchylenie jego immunitetu, zeznania złożyło blisko 200 osób, z czego 4 przypadki nie uległy przedawnieniu. Ujawniono zeznania świadków. Tam są 2 takie przypadki, które poruszyły mnie osobiście. To znaczy jeden człowiek, który po to, aby wręczyć marszałkowi ówczesnemu dyrektorowi, ordynatorowi szpitala, oddziału w szpitalu w Zdunowie łapówkę 10 tysięcy złotych sprzedał ziemię. Jest też przypadek taki, kiedy żona, chcąc ratować swojego męża, chciała wręczyć mu 10 tysięcy złotych. Jej synowie wyjęli z tej koperty 3 tysiące, bo stwierdzili: mamo, to jest za dużo, jeżeli by ta operacja się nie powiodła, jeżeli tato by zmarł, to musisz mieć jakieś pieniądze na takie pierwsze ruchy, na pierwsze działania. A więc to ludzie przynosili do niego swoje ostatnie pieniądze. Jako pierwsza o przyjmowaniu łapówek przez Tomasza Grodzkiego informowała Gazeta Polska i dziennikarz Tomasz Duklanowski, który twierdzi, że marszałek Grodzki w tej sprawie celowo gra na czas. Pan profesor Tomasz Grodzki jest w tej chwili marszałkiem Senatu i od niego zależy w dużym stopniu, kiedy ta sprawa trafi na obrady plenarne. W tej chwili widzimy, że marszałek Grodzki poprzez prawników senackich robi wszystko, żeby ta sprawa nie trafiła pod głosowanie. Tomasz Grodzki nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. W zamian za to próbuje zastraszyć dziennikarzy. Oskarżył redaktora naczelnego Gazety Polskiej Tomasza Sakiewicza o zniesławienie i wytoczył mu proces. Rozprawa odbędzie się 24 czerwca. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie będzie jawna. Wystąpiłem o jawność tego procesu, domagam się jawności, ale decyzja jest po stronie Tomasza Grodzkiego, po stronie pozywającego. Bez jego zgody ten proces nie może być jawny. Tak jak prawdopodobnie bez jego zgody nie odbędzie się głosowanie w Senacie dotyczące uchylenia immunitetu. Robi wszystko, żeby opinia publiczna nie mogła się dowiedzieć, co jest w tych materiałach. Prokuratura chce postawić marszałkowi Senatu zarzuty przyjęcia przez niego korzyści majątkowych. Jednak Tomasz Grodzki nie chce dobrowolnie zrzec się immunitetu. Prokuratura skierowała do Senatu wniosek o uchylenie immunitetu, jednak władze Senatu odesłały go w kwietniu, tłumacząc brakami formalnymi. Prokuratura odesłała uzupełniony wniosek. Tomasz Grodzki zapowiedział, że najpierw zostanie sprawdzone, czy spełnia on wymogi formalne. Jeśli tak, wówczas trafi do komisji regulaminowej. Maria Osińska, Telewizja Republika. Opozycja chce odwołania wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Dzisiaj złożyła wniosek w tej sprawie. Chodzi o jego wpis na Twitterze z piątku. Terlecki ostro zareagował na spotkanie liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej z Rafałem Trzaskowskim. Przypomnijmy, Cichanouska spotkała się w piątek z prezydentem, premierem, a także z Rafałem Trzaskowskim. Polityk opozycji zapowiedział, że weźmie ona udział w kampusie Polska Przyszłości. Wpis marszałka Terleckiego utrudni działania polskiemu rządowi, jeśli chodzi o angażowanie naszych zachodnich sojuszników we współpracę w kontekście sytuacji na Białorusi. Rujnuje naszą sytuację w elitach politycznych na wschodzie, gdzie była tradycja, że można do nas przyjechać i spotykać się z kim kto się chce, z kim kto chce. Wpis marszałka Terleckiego uderza w całą tradycję polskiej polityki wschodniej ostatnich 30 lat i więcej. To, co robili prezydenci Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i wielu, wielu polityków i działaczy społecznych. To jest bardzo poważna sprawa. Dlatego zwracamy się do polityków obozu rządowego. W imię polskiej racji stanu wycofajcie się z tego. Będziemy zwracali się i nie ustaniemy w tym. O to, żeby na temat polskiej polityki wschodniej dyskutowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Sejm. Dlatego, że w tej sprawie
kluczową kwestią nie jest tylko los stołka marszałka Terleckiego, ale polska racja stanu. Mamy nadzieję, że dotrzemy do świadomości i sumień przynajmniej niektórych polityków, którzy rozumieją, jak potencjalnie poważne mogą być skutki tego jednego pożałowania godnego wpisu wicemarszałka Sejmu. O wpis Ryszarda Terleckiego był pytany w Radiu Plus eurodeputowany Adam Bielan. My z całą pewnością będziemy nadal wspierać opozycję demokratyczną na Białorusi. Żaden inny kraj w Unii Europejskiej w tej chwili nie wydaje takich środków finansowych na pomoc dla osób, które odważnie przeciwstawiły się ostatniemu dyktatorowi w Europie. I chcielibyśmy jedynie, żeby politycy opozycji demokratycznej nie byli wykorzystywani do gier partyjnych w naszym kraju. Charakter tych spotkań Campus Polska jest ściśle związany z nowym ruchem Rafała Trzaskowskiego, ruchem opozycyjnym wobec rządu. Ale myślę, te słowa, niech szuka pomocy w Moskwie, to są adekwatne do tej sytuacji? Niech szuka pomocy w Moskwie? Nie, myślę, że te słowa były niepotrzebne. Ja myślę, że znacznie bardziej obraźliwe dla demokratów na Białorusi jest porównywanie na przykład przez części polityków opozycyjnych w naszym kraju sytuacji na Białorusi, gdzie ludzie są mordowani, gdzie są wtrącani do więzienia na długie miesiące za poglądy polityczne z sytuacją w Polsce. A niestety takich haniebnych wypowiedzi po stronie opozycyjnej mamy bardzo wiele. Więc zostawmy tę sprawę. Ja mam nadzieję, że liderzy opozycji, do których niewątpliwie zalicza się również Rafał Trzaskowski, nie będą wykorzystywać liderów opozycji białoruskiej do swoich partyjnych politycznych celów. Ale zdaje pan sobie sprawę, że jak Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, to też spotykało się z liderami białoruskiej opozycji. No chociażby w 2010 chyba roku prezes Jarosław Kaczyński napisał list do liderów białoruskiej opozycji. Wiceprezes PiS Adam Lipiński udał się na Białoruś z Aleksandrem Milinkiewiczem, się spotykał. Więc co w tym jest niestosownego, że spotyka się opozycja z liderami białoruskiej opozycji? Nikt nie czyni zarzutu ze spotkań, z faktu samego spotkania. To z czego? Mówimy tylko o wzięciu udziału w mitingu w ramach Campus Polska, mitingu, który jest sposobem na budowanie nowego ruchu politycznego w naszym kraju. Czymś innym jest spotkanie w gabinecie, czy nawet udział we wspólnej konferencji prasowej. Prezydent Andrzej Duda na zaproszenie mniejszości białoruskiej wybrał się z dwudniową wizytą na Podlasie. Prezydent odwiedził Świętą Górę Grabarkę. Następnie udał się do wsi Zaleszany w powiecie hajnowskim, gdzie zabito kilkunastu białoruskich cywilów w 1946 roku. Ponadto Duda spotkał się z mniejszością białoruską w Bielsku Podlaskim na terenie drugiego liceum ogólnokształcącego z białoruskim językiem nauczania. Moja wizyta dzisiaj na Podlasiu rozpoczęła się od sanktuarium na Świętej Górze Grabarce, gdzie wiadomo, że pielgrzymuje bardzo wielu wyznawców religii prawosławnej w naszym kraju. Jest to dla nich niezwykle ważne miejsce od strony duchowej, ważne także i z punktu widzenia czasu, w jakim w tej chwili jesteśmy, bo to tam od wieków ludzie modlą się o to, aby nie doszło do epidemii, aby Pan Bóg zapobiegał epidemiom i w tej chwili, w całym tym okresie pandemii koronawirusa także o to się tam modlono, więc to miejsce ma teraz dla ludzi wierzących bardzo szczególny wymiar. Jest więc dla mnie też i radością duchową to, że mogłem być w tym miejscu dzisiaj. I stamtąd przemieściliśmy się w miejsce, które ma także niezwykle doniosłe znaczenie dla mieszkających w Rzeczypospolitej Białorusinów. Miejsce naznaczone kiedyś cierpieniem, miejsce naznaczone śmiercią Białorusinów mieszkających w Rzeczypospolitej, gdzie zginęli kiedyś ludzie, gdzie zginęły niewinne kobiety, dzieci. Zaleszany, modliłem się tam dzisiaj za tych, którzy zginęli. Modliłem się tam i złożyłem wieniec jako prezydent Rzeczypospolitej pod krzyżem, który tam upamiętnia ofiary sprzed dziesięcioleci. W programie Wolne Głosy Zagranica rozmawiano o wywiadzie, jakiego pod przymusem udzielił porwany opozycjonista Roman Protasiewicz białoruskiej państwowej telewizji.
W półtorej godzinnym wywiadzie krytykował on białoruską opozycję na emigracji i prosił Aleksandra Łukaszenkę, żeby ten nie wydawał go tzw. Ługańskiej Republice Ludowej. Jak mówił Aleksiej Dzikawicki z telewizji Bielsat, ten wywiad pokazuje okrucieństwo reżimu Łukaszenki. Bym nie nazywał tego wywiadem, bo wywiadu z reguły udzielają wolni ludzie z nieprzymuszonej własnej woli. Ten człowiek siedzi w więzieniu KGB. Został doprowadzony do pomieszczenia, gdzie rozstawiono kamery. Podobno z nieoficjalnych informacji wynika, że ta rozmowa trwała ponad 4 godziny. No wiadomo, później pocięto ją i zostało znacznie mniej. Więc myślę, że nie miał innego wyjścia. Trzeba też pamiętać, że ta cała operacja niesłychana z tym porwaniem samolotu jednak przyniosła sporo szkód w ogóle Białorusi, reżimowi Łukaszenki, jego właśnie wizerunkowi. Więc nie po to robione, żeby nic z tego później nie wyszło, żeby tylko był ten sam fakt zatrzymania. Oczywiście reżimowi chodziło o to, żeby zmusić tego człowieka do po prostu do takich wypowiedzi do kamery, które będą kręcone przez cały czas, pokazywane wielokrotnie na antenie telewizji państwowej. Oczywiście być może część tego Protasiewicz powiedział szczerze z tego, co mówił. Natomiast nie można tego nazywać wywiadem. Myślę, że nad nim bardzo dokładnie i usilnie popracowano przez ten tydzień przed tą rozmową. I pamiętajmy jeszcze, że w celi, w tym samym więzieniu KGB siedzi jego dziewczyna. Oczywiście, że to jest podłe. No to nam mówi o tym, że oni po prostu niestety się nie cofną przed niczym. Przed niczym, żeby niejako usprawiedliwić to, co robią. Bo przecież to temu służy, usprawiedliwieniu tego całego gwałtu i terroru, który reżim stosuje przeciwko własnym obywatelom. Chodzi mu o to, żeby właśnie znaleźć kogoś znażącego, znanego i pokazać, że zobaczcie, on się pokajał. On był inspirowany Zachodem, zresztą tam przecież pada, że inspiracje polskie, litewskie, amerykańskie czy jakie tamkolwiek. Reżim też usilnie szuka wrogów zewnętrznych, żeby właśnie jakby dowieść tej tezy, jak kiedyś było na Majdanie Ukraińskim, że każdy dostał tam, nie wiem, po 50 czy po 100 dolarów i dlatego te protesty właśnie miały miejsce. W wielu miejscach w Polsce miał miejsce strajk pielęgniarek i położnych. Na 2 godziny odeszły one od łóżek pacjentów. Ponadto w Warszawie odbyła się manifestacja. Pielęgniarki protestują przeciwko niskim płacom i złym warunkom pracy. Jesteśmy tutaj, żeby nas zauważono, ponieważ pielęgniarki do tej pory nie były zauważane. Jesteśmy grupą zawodową, która nie jest dofinansowana. Młode dziewczyny, jak się kształcą, to od razu mają na myśli wyjazd. W tym celu idą na studia. Natomiast właśnie chcemy pielęgniarki z dużym stażem, które mamy. Ja mam 15 lat emerytury. I chciałabym, żeby te dziewczyny, które kształcą się w Polsce, żeby zostały w Polsce, a nie zasilały inne europejskie czy inne państwa. Kosmetyczka w zakładzie pracy ma więcej, nie pracuje na noce, wszystkie święta w domu. I ma jedną pracę. I ma jedną pracę. Tutaj młode dziewczyny, które muszą przychodzić do pracy na noce, w święta, pracują po 2-3 etaty, żeby miały to, co ktoś inny i godnie. I zabezpieczamy od razu. Jest deficyt tych młodych pielęgniarek? Jest. Dlatego, że pielęgniarka młoda wykonuje 2 fakultety równocześnie, no nie? Kończy filologię angielską, no nie? No to równoznaczne jest z tym, że ona wyjedzie stąd. Ona tu nie będzie. Dziewczyny młode nie identyfikują się w tej chwili z tym zawodem, bo wiedzą, że nie ma podstaw do tego, żeby w nim zostać. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził teren budowy nowego dworca Warszawa Zachodnia. Została tam podpisana umowa na wykonanie prac związanych z budową pierwszej 140-kilometrowej linii torów kolei dużych prędkości. Warszawa, Centralny Port Komunikacyjny, Łódź. Na tej trasie pociągi będą mogły poruszać się z prędkością 250 km na godzinę. Przez wiele, wiele lat, dziesięcioleci można powiedzieć, kolej była oczkiem w głowie największych, najbardziej nowoczesnych państw. To niestety przez pierwsze 25 lat III Rzeczpospolitej
nie miało miejsca. Polska Kolej, można powiedzieć, wjechała w kolejny, które były bardzo niedobre dla jej rozwoju. Były właściwie antyrozwojem. I tutaj stawiamy na kolej przyszłości. Tu chcemy przezwyciężyć tę niemożność poprzednich lat poprzez zaangażowanie ogromnych środków, także krajowych, także z budżetu państwa polskiego i także wspólnotowych na realizację planu inwestycji nowoczesnych kolei. Warszawa-Łódź około 45 minut z centrum do centrum. To myślę coś, co do niedawna przekraczało wyobraźnię nas Polaków, że taka inwestycja może być zrealizowana i że może doprowadzić do tak znaczącej poprawy komfortu i poprawy warunków życia mieszkańców, którzy się przemieszczają pomiędzy tymi miastami. Koleje wymagają wyobraźni wieloletnich inwestycji. Były prezydent USA Donald Trump wygłosił w sobotę przemówienie na konwencji stanowej Partii Republikańskiej Karoliny Północnej. Oświadczył, że Ameryka cofa się pod rządami prezydenta Joe Bidena. Więcej w materiale Pauliny Bilińskiej. Od czasu zaprzysiężenia Joe Bidena na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie udziela się zbyt często na forum publicznym. Jedną z przyczyn jest fakt, że od stycznia tego roku jego konta na Twitterze, Facebooku i Instagramie zostały zablokowane i decyzją władz tych mediów społecznościowych taki stan rzeczy zostanie utrzymany jeszcze przez ponad rok. To jednak nie zniechęca byłego prezydenta. Podczas sobotniego wystąpienia Trump nie ukrywał, że wierzy wciąż w siłę republikańskich wyborców i liczy na nich także podczas następnej kampanii prezydenckiej. Wygramy w Karolinie Północnej ważny wyścig do Senatu USA i położymy podwaliny pod to, by Republikanie po raz kolejny objęli władzę w Karolinie Północnej w roku, na który bardzo czekam. 2024. Donald Trump nie tylko zapewniał, że Republikanie są w stanie wygrać w kolejnym rozdaniu. Zwrócił uwagę na dotychczasową pracę administracji swojego następcy Joe Bidena. Ocenił, że jej działalność cofa Amerykę, zwłaszcza w kontekście polityki zagranicznej i kryzysu migracyjnego. Administracja Joe Bidena jest wstydliwą i haniebną katastrofą w polityce zagranicznej. Były sekretarz stanu powiedział, że Joe Biden nigdy nie podjął dobrej decyzji w zakresie polityki zagranicznej. Jedyne, co Joe Biden musiał zrobić, to usiąść wygodnie i nie robić nic. Tymczasem gospodarka się kurczy, a inflacja spowoduje katastrofę już w najbliższej przyszłości. Ważnym tematem, jaki Donald Trump poruszył w Greenville, była kwestia koronawirusa. Były prezydent bez ogródek wyraził opinię, że winę za pandemię ponoszą Chiny, które wezwał do wypłaty odszkodowań. Nadszedł czas, aby Ameryka i cały świat zażądały reparacji i wzięcia odpowiedzialności przez Chiny. Wszyscy jednym głosem powinniśmy powiedzieć, że Chiny muszą zapłacić. Ponadto wszystkie narody powinny współpracować, aby przedstawić Chinom rachunek na co najmniej 10 bilionów dolarów, aby zrekompensować szkody, które spowodowały. Dziennikarze Fox News nie mają wątpliwości. Pomimo nieobecności Donalda Trumpa w mediach społecznościowych, dla Republikanów wciąż pozostaje liderem. Wiec w Karolinie Północnej przypomniał opozycji, że Trump nie złożył broni. Zablokowany na Facebooku czy Twitterze będzie wykorzystywać inne możliwości zaistnienia w przestrzeni publicznej. Dla prezydenta Donalda Trumpa bardzo ważne jest to, aby pozostał w grze. Zależy mu, aby ciągle się o nim mówiło. Wszelkie doniesienia, jakie pojawiają się na temat Trumpa, jego politycznej przyszłości, nakręcają jego popularność, podnoszą jego sondaże, rosną jego akcje, a wiemy, że bardzo mu na tym zależy. Jako biznesmen w liczbach jest bardzo dobry. Spotkanie w Greenville w Karolinie Północnej było pierwszym z serii zaplanowanych wydarzeń z udziałem Donalda Trumpa na nadchodzące lato. Wygląda na to, że Republikanie w południowo-wschodniej części kraju już rozpoczęli przygotowania do nowej kampanii prezydenckiej. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Partia kanclerz Niemiec Angeli Merkel, chadecka CDU, jest wielkim zwycięzcą niedzielnych wyborów do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zajmuje drugie miejsce, ale ze znaczną stratą do zwycięzcy.
Zgodnie z prognozami CDU otrzymała 36% głosów. Za nią kolejno uplasowały się AfD, Lewica, SPD, Zieloni i FDP. Wszystkie te partie znajdą się tym samym w parlamencie landowym, ponieważ przekroczyły 5-procentowy próg wyborczy. Obecny premier Saksonii-Anhalt Rainer Haseloff będzie odpowiedzialny za utworzenie koalicji. Ta funkcjonująca obecnie tak zwana koalicja kenijska złożona z partii CDU, SPD i Zielonych, nazwana tak od ich barw, w czarnej, czerwonej i zielonej, które są barwami Kenii, mogłaby być kontynuowana. Rainer Haseloff w rozmowie z telewizją ARD powiedział, że będzie rozmawiał ze wszystkimi demokratycznymi partiami. Wykluczył jednak możliwość rządzenia z AfD i Lewicą. Wybory w Saksonii-Anhalt są ostatnimi przed wyborami do Bundestagu i tym samym stanowią początek ostatniej prostej w wyścigu do urzędu kanclerskiego. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro. Miłej nocy.